Szanowni Państwo, jestem tutaj przedstawicielem Starogardu Gdańskiego, miasta, które jeszcze przed 20-25 laty było trzecią jednostką samorządową silną na Pomorzu. W tej chwili przez politykę liberalną prowadzoną przez ostatnie lata, właściwie głównie lata 90. doprowadzono to miasto właściwie do upadku. Stworzono z nas rezerwat przyrody. Polityka metropolitalna ostatnich rządów właściwie dokańcza tę sprawę. Mamy świetny program Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda jest naszym przedstawicielem w najbliższych wyborach. Stwórzmy mu warunki do wygrania tych wyborów. Jednoczmy wokół siebie ludzi, którzy chcą się zaangażować bezpośrednio w działania, które pozwolą zapoznać nasze społeczeństwo z programem, bardzo dobrym programem Andrzeja Dudy. Zróbmy wszystko w tym kierunku, bo tu w tej chwili, w tej masie, jak jesteśmy, wszyscy jesteśmy o tym przekonani. Tak, taka jest droga. Innej drogi nie ma, ale to jest za mało. Musimy promieniować swoją energią na ludzi, którzy nam towarzyszą w życiu, ludzi, którzy są wokół nas, którzy nie są świadomi. Musimy ten krok zrobić, jeden, drugi i trzeci, aż będzie nas tyle, aby można było te wybory wygrać. Obecny prezydent mówi, że wszystko jest na najlepszych torach. Jakich torach? Te tory trzeba albo przestawić, albo zmienić. Wszystko należy zmienić, łącznie z prezydentem. Czas na zmiany. Czas najwyższy, abyśmy odzyskali Polskę. Dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy tu nie tylko z różnych miejsc Pomorza, ale także z różnych ugrupowań politycznych. Jest z nami Prawica dla Rzeczpospolitej. Poproszę teraz o zabranie głosu jej przedstawiciela, pana Jacka Konczała.